to jest nie tylko spotkanie świąteczne. Dzisiejszy dzień to jest zaproszenie do aktywności przez cały następny rok albo i do końca życia. Niezwykle ważny projekt gdyński. Udało nam się przebadać blisko 2000 gdyńskich uczniów klas 3 i 7. Teraz będą to klasy 4 i 8. Z tych blisko 2000 osób udało nam się wybrać osoby, które być może mają złe nawyki żywieniowe, tego sportu jest za mało w życiu i te osoby przez najbliższy czas będą miały bardzo profesjonalną pomoc. Najmłodsi gdynianie, którzy skorzystają z pomocy dietetyka, psychologa, trenera, lekarza, także poprzez różnego rodzaju zajęcia sportowe będą mogli trochę zmienić swój tryb życia. Zawodnicy, trenerzy, gwiazdy gdyńskiego sportu, którzy na co dzień reprezentują te kluby, przygotowali stanowiska aktywizacyjne, zachęcali wszystkich do aktywności na stanowiskach sportowych, rekreacyjnych, a tutaj spektrum dyscyplin było naprawdę duże. Polecam każdemu aktywność fizyczną, bo poprawia nasze zdrowie, samopoczucie, także jest naprawdę bardzo ważne w naszym życiu i dopiero wtedy, jak sobie to uświadomimy, to myślę, że zaczniemy się ruszać. Jest wiele dyscyplin sportu, w których możemy uczestniczyć. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego polecam wszystkim sport. Podczas sportu, kiedy trenuję, wydobywa się we mnie euforia, tak? W pozytywnym znaczeniu. Czuję się taki zmotywowany, czuję się bardzo taki zmęczony, ale zadowolony z siebie, że coś robię. Jest dużo fajnych atrakcji, dzieci są bardzo zadowolone, jak widać zmęczone. Bardzo dobrze, bardzo mili ludzie. Bardzo fajnie. Jest bardzo przyjemnie, jest dużo sportowych atrakcji i ogólnie bardzo dobrze się tutaj czuję. Super, zmęczone, ale chyba szczęśliwe, prawda? Ja uważam, właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy z jednym z trenerów, że niestety w dzisiejszych czasach zapominamy o takich dzieciach, jak są nasze i myślę, że takie imprezy są potrzebne. Potrzebne po to, żeby mobilizować nasze dzieci, ale też zachęcać je przede wszystkim. A tak poza tym, to jest to też fajny czas spędzenia razem. Widać wśród dzieci przede wszystkim tą pozytywną energię, tą chęć wbrew pozorom do sportu. Także to jest chyba najważniejsze dla tych naszych dzieci i dla nas też. Tym bardziej, że w tym ciągłym biegu często nie mamy czasu nawzajem, a to jest właśnie taka chwila zatrzymania się i spędzenia razem czasu. Wydarzenie sportowe w ramach programu. Będziemy się w przyszłych miesiącach kalendarzowych spotykać na kolejnych tego typu wydarzeniach, gdzie będziemy łączyć pasję, jaką jest sport. Chcemy to pokazać uczestnikom naszego projektu.